Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na deser, który nie tylko dobrze smakuje, ale również intrygująco wygląda. Przygotujemy jajko sadzone bez pieczenia, czyli lekki i delikatny sernik z morelami na spodzie z biszkoptów. Proste ciasto, które świetnie sprawdzi się na rodzinnych spotkaniach. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie ciasta najczęściej przygotowujecie wiosną. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od żelatyny. 24 g żelatyny w proszku zalewam 200 ml gorącej wody. Zawartość dzbanka dokładnie mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku. Tak przygotowaną żelatynę odstawiam do pełnego wystudzenia. Następnie zajmuję się galaretką, którą pokryjemy górę ciasta. Przyrządzam ją według zaleceń producenta, to znaczy rozpuszczam jedno opakowanie galaretki krystalicznej w 500 ml gorącej wody. Galaretkę odstawiam do całkowitego wystudzenia, a najlepiej do momentu, aż zacznie już lekko tężeć. Spokojnie, zdążymy w tym czasie przygotować całe ciasto. Zanim zabierzemy się za masę serową, warto jeszcze przygotować sobie spód ciasta, bo później może nie być na to czasu. Na dnie blaszki o rozmiarach 18 x 28 cm układam 75 g biszkoptów, ale ich dokładna ilość będzie zależeć od wielkości Waszych ciastek. Dno formy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Przestrzenie pomiędzy biszkoptami staram się wypełnić docinkami, choćby po to, żeby masa serowa przykleiła się w jak najmniejszej liczbie miejsc. Tak przygotowaną blaszkę odstawiam na bok i zajmuję się masą serową. Do dużej miski wlewam 400 ml dobrze schłodzonej 36% śmietanki. Następnie dodaję do niej 150 g cukru pudru i solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam za pomocą miksera, aż śmietanka wyraźnie zgęstnieje, a łopatki miksera zaczną zostawiać na niej ślad. Nie ubijajcie śmietanki całkowicie na sztywno, bo może się zważyć na późniejszym etapie. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do śmietanki kilogram twarogu sernikowego. Robię to po jednej łyżce na raz i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji. W trakcie dodawania sera miksuję całość na niskich obrotach, żeby nie ubijać dalej śmietanki. Po dodaniu całego twarogu masa wyraźnie zgęstnieje, ale nadal powinna być puszysta i gładka. Zamiast twarogu sernikowego możecie użyć też mielonego twarogu śmietankowego, wtedy całość będzie odrobinę solidniejsza, ale nadal przepyszna. Na tym etapie wracamy do żelatyny. Zanim wlejemy ją do masy śmietanowej, musimy ją jeszcze zahartować. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych grudek w gotowym serniku. Jak to zrobić? Nic prostszego. Wystarczy dodać łyżkę masy serowej do wystudzonej żelatyny i dokładnie wymieszać do uzyskania gładkiego płynu. Tak przygotowaną żelatynę wlewam do masy serowej. Robię to wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia na średnio niskich obrotach. W ten sposób żelatyna połączy się z masą bez najmniejszego problemu. Tak przygotowaną masę od razu przelewam do wyłożonej biszkoptami blaszki. Zróbcie to w miarę ostrożnie, żeby nie poprzesuwać ciastek. Raczej nie musicie się martwić o wypływanie biszkoptów. Masa serowa powinna być na tyle gęsta, że bez problemu przygniecie ciastka. Po przelaniu jej do blaszki wyrównuję górę przy pomocy silikonowej szpatułki, tworząc w ten sposób równą podstawę pod owoce. Masa serowa zacznie tężyć niemal natychmiast. Jeśli tak się stanie, super, możecie tak jak ja od razu wykładać na wierzch połówki moreli. U mnie wyszło ich 15 sztuk, co przełożyło się na dwie małe puszki moreli w syropie. Owoce układam w niewielkich odstępach, mniej więcej tak jak wyobrażam sobie kawałki ciasta, zakładając oczywiście połówkę na jeden kawałek. Po ułożeniu owoców odstawiam blaszkę do lodówki do całkowitego stężenia masy serowej. Po około godzinie lub dwóch można wyjąć deser z lodówki i wylać na jego wierzch wystudzoną, najlepiej lekko tężejącą galaretkę krystaliczną.
Moja była odrobinę zbyt płynna. Na szczęście nie uszkodziła masy serowej, ale lepiej nie kusić losu i poczekać trochę dłużej niż ja. Zużyłem mniej więcej połowę wystudzonej galaretki, reszta posłużyła za osobny deser. Tak przygotowane ciasto ponownie odstawiam do lodówki do całkowitego stężenia galaretki. U mnie była to cała noc. Następnego dnia pozostaje już tylko zdjąć boki blaszki, folię i kroić sernik w kawałki. Ciasto wychodzi niesamowicie lekkie i gładkie. Delikatnie waniliowa masa serowa jest przyjemnie słodka i puszysta, a owoce oprócz smaku przynoszą ze sobą nutę świeżości. Bardzo prosty w przygotowaniu deser, który uświetni niejedną rodzinną uroczystość. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!